Trasa na Ironman 73 Gdynia nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich. Podobny program. Rozpoczynamy w piątek zawodami dziecięcymi, które nie będą wpływały na ruch uliczny, dlatego że odbywają się wokół plaży miejskiej Gdyni i Bulwaru Nadmorskiego. Tak naprawdę tutaj do piątku jedyne utrudnienia, które będą występowały, to wokół skweru Kościuszki, dlatego że w tym miejscu wybudujemy miasteczko, imprezy, będzie się tam też odbywało Expo, stąd też na skwerze Kościuszki będzie wyłączony ruch samochodowy. Większych utrudnień można się spodziewać w sobotę i niedzielę. W sobotę czasowo tylko między godziną 9.30 a 14.30, kiedy będą rozgrywane zawody na dystansie sprinterskim, te utrudnienia będą dotyczyły tylko i wyłącznie ścisłego centrum Gdyni, czyli ulic Świętojańskiej, Piłsudskiego, a także fragmentu trasy rowerowej, czyli ulicy Polskiej, Janka Wiśniewskiego. Oczywiście największym wyzwaniem jest niedziela, wtedy kiedy startuje główny dystans, główne zawody na dystansie Ironman 70.3. Startujemy o godzinie 8, będziemy pokonywać trasę rowerową prowadzącą przez tereny powiatu wejherowskiego. Wyjazd ulicą Morską do Koleczkowa, powrót przez dzielnicę Chwarzno, Wiślino i Witomino, a następnie ostatnia część rywalizacji będzie się odbywać już w ścisłym centrum Gdyni, czyli tak jak w sobotę ulica Świętojańska, Piłsudskiego, Bulwar Nadmorski i Skwer Kościuszki, to będą te miejsca, w których należy się spodziewać utrudnień.